Ekstra! To jest już moja czwarta sesja z dziewczynami. Kocham tą robotę, kocham te dziewczyny, są absolutnie niesamowite. Bradejek tak zwanych już mam wśród przyjaciół chyba 70. Teraz dojdzie kolejnych 19 kobiet, więc przez ostatnie dwa dni fotografujemy dziewczyny w podróżach ich marzeń. Ze względu na sytuację, jaka nastała, nie możemy pojechać fizycznie do tych miejsc, o których one sobie wymarzyły, w związku z tym robimy to w studio. Wyprodukujemy dla nich przepiękne plakaty, które będą mi pokazywały, jaki jest cel i jakie jest ich marzenie i gdzie kiedyś przybędą. Na wirtualną wystawę zapraszamy 23 października z okazji Bra Day 2020, a potem te zdjęcia będzie można oglądać w sieci oraz na ścianach szpitala imienia Kopernika w Łodzi. No! Bardzo przyjemnie, że mogłam w tym wszystkim uczestniczyć razem z Moniką Szołę, która jest tutaj główną naszą fotografką i dziewczynami ze szpitala. Była to ogromna przyjemność, panie są przecudowne, wspaniałe, ciepłe, pogodne i życzę, żebyśmy takiego ducha i walki, i takiego ducha optymizmu wszyscy mieli, jak mają te wspaniałe dziewczyny. Nie, skąd pomysł Afryki? Film Pożegnanie z Afryką zainspirował mnie na tyle, że chcę pojechać do Afryki, obejrzeć słonie i plantacje kawy.